Hatakar Shwadam. Winjar Alajarsh. Hatakar. Gwarbeti Pajarsh. Harsh Sibalti Yigwarsh. Ma Ul Udams Winja Waija Waika. Hawaija Salwa. Hatakar. Palur. Winja Laja Daos. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Rekord i witam was w czwartym tygodniu z odcinków Far Cry Primal. Czyli to świadczy, że zaczynamy czwarty tydzień, a to oznacza, że już mamy 16 odcinek w dniu dzisiejszym. Słuchajcie, jeśli chodzi tutaj o Primal, ja w tym momencie przechodzę do dalszych misji głównych. Ja tutaj już ulepszyłem dom Saili. Także zresztą możecie sami zobaczyć, że wioska już jest naprawdę bardzo poważnie rozbudowana. Okej, ja myślę, że możemy zacząć tutaj misję łowczyni dzisiaj. Albo i też tutaj misję naszego właśnie wojownika. Czy ja mogę rozbudować tę chatę? Nie, potrzebuję od cholery ciut zasobów. Dobra, słuchaj, ja może zacznę tutaj od ciebie. Tata mama wulaiwa sumariusz. Udam hagwan. U mama wuadza brasta. U udam sazdarła malsz nugwar paszka. Okej, słuchajcie, czyli musimy się udać na północ, gdzie właśnie udam zabija mamuty. A więc musimy teraz sobie najlepiej rzucić okiem na mapkę. Tak, smarkaka. Nie, zobaczcie, tutaj kolejne domy powstały, co jest naprawdę bardzo dużym zdziwieniem dla mnie, ponieważ wcześniej ich nie dostrzegłem. Dzieci płaczą w środku. To jest naprawdę coś niesamowitego. Dobra, słuchajcie, ja rzucam okiem teraz na mapę, ponieważ muszę znaleźć nasze tutaj właśnie miejsce, gdzie nas tutaj wojownik Karusz prowadzi. Jako, że to jest bardzo daleko, ponieważ sami widzicie, że to jest na tyle daleko, że no nie opłacałoby mi się tutaj w tym momencie osobiście poruszać. Dlatego ja też tutaj zastosuję właśnie metodę szybkiego poruszania się. Także dzięki takiemu poruszaniu się ja idę naprzód. Okej, czyli praktycznie pozostało nam jeszcze... O pierdziele, ale tu wysoko jest. Wyjdź. Okej, sobie zejdziemy w dół. A więc schodzimy za pomocą liny w dół. Okej, odczep. No powiem wam, że kawał ściany tutaj było, jeśli o to chodzi. No ale całe szczęście udało nam się zejść na dół i my tu chyba widzimy przeciwnika w tym momencie. Na razie się nie chcę dawać w bój. Tak, tutaj jest przede mną przeciwnik. Ja się nie będę dawał w bój, ponieważ moim planem jest udać się na północ. A ta północ jest naprawdę bardzo daleko, także nas czeka naprawdę długa, niebezpieczna droga. Tym bardziej, że poruszam się przy świetle księżyca. Nie wiem, czy tak bezpiecznie tak się poruszać. Z tego co mi wiadomo, to nie jest to bezpieczne, ponieważ naprawdę wiele bestii czyha praktycznie za każdym rogiem, a tym bardziej w nocy wilki wychodzą, które właśnie teraz słyszymy. Okej, ja tutaj zbieram drzewo olchowe, ponieważ będzie mi potrzebne do rozbudowy chociażby... O, właśnie o tym mówiłem, więc sobie ją podpalimy. To powinno odstraszyć nasze wilki. Dobra, odstraszyło wilki. Tu widzę kolejne światło, także przypuszczam, że mamy kolejnych udam. Tak jest, mamy kolejnych udam, ale pod osłoną nocy. Pod osłoną nocy właśnie staram się
nie wydawać się w walkę z nimi, ponieważ dla mnie to jest na razie niepotrzebne. Ponieważ moim celem jest dotarcie... Wow, co ty dajesz teraz? Ale go dopadł. No bo, szczerze mówiąc, się nie spodziewałem całej sytuacji, że ona tak się tutaj zakończy. Wow, coś tutaj się zaczęło się nam palić. I to bardzo poważnie. Widocznie jakieś zwierzę zostało podpalone. I też dlatego tak to się tutaj w tym momencie zakończyło. Okej, tu mamy tapiry. Są na szczęście niegroźne. O i tu się dzieje teraz. Dlatego nie lubię nocy. Bierz go. Okej, czyli nam zostało 800 stóp w tym momencie. Uciekaj, przynajmniej nic sobie nie zrobię. Dobra, bierz go. Ponieważ on się na mnie rzucił. Okej, walczymy dalej. Okej, zapalił się. Okej, ja mogę w tym momencie nakarmić swojego lwa. Okej, musimy tylko poczekać, aż się no niestety wypali, ponieważ nic w tym momencie nie jesteśmy w stanie zrobić, a po prostu chciałbym tą jego skórę tutaj dostać. Słuchajcie, dużymi krokami zbliżamy się na północ. Zbieramy drzewo olchowe cały czas. Okej, myślę, że będziemy mogli tutaj się dostać do góry. Świetnie. Czyli pozostaje nam jeszcze ponad 700 stóp do przejścia. Mam nadzieję, że uda nam się to naprawdę bardzo szybko przejść. O kuźwa, niedźwiedź. O, ten mi się niedźwiedź nie podoba. O Boże. Słuchajcie, z tym niedźwiedziem to totalna tutaj porażka, jeśli chodzi o moją walkę. Nie mogę podpalić. Okej, mogę. Ponieważ niepotrzebnie się wydałem z nim w bój. To ja będę musiał sobie jakoś z nim poradzić. A bowiem Boże, jeszcze gdzieś jakiś niedźwiedź tutaj będzie. Okej, póki co ucieka. Dobra, świetnie. W takim razie ja mogę ocalić swojego lwa. Oczywiście jeszcze go nakarmimy. Ponieważ nie chcemy jego śmierci. A ja po prostu zmierzam dalej na północ. Okej, mamy krew oros. Być może nam się przyda kiedyś w przyszłości. Okej, tu mamy pełno tapirów. Mamy też wilka. Okej, gonimy go w tym momencie. Okej, gonimy kolejne wilki. A ja cały czas pod osłoną nocy tutaj. Boże, co tutaj się dzieje w tym momencie, nie mam bladego pojęcia. Okej, tu mamy kolejnych udam przed sobą. Okej, słuchajcie, musimy przetrwać chłody, to nie jest tak też... To nie jest tak wcale też, że my tu możemy bez niczego się poruszać, ponieważ będziemy musieli naprawdę dużo tutaj się ogrzewać, a tym bardziej nie możemy chyba stać zbytnio w miejscu. Słuchajcie, to jest mnóstwo jakichś takich zagród, ale ja tu widzę jakieś
jakiś taki niebieski punkcik, co przypomina prawdopodobnie jakiegoś mojego człowieka. Okej, ustawiamy. Okej, czyli był to totem ducha, tak? Słuchajcie, zaczyna wschodzić słońce, co mi się naprawdę zaczyna bardzo też podobać. Oj, się tego nie spodziewałem. Ale to są moi ludzie. Wszystko wskazuje na to, że właśnie to są moi ludzie. Czyli to jest dobra wiadomość, tym bardziej dla mnie. A ja dalej... Dobra, nic wam nie zrobię, spadajcie, nawet mnie nie gońcie. Dobra, ja tutaj dalej biegnę w kierunku... Ale udam. Okej, świetnie, udało się ich zabić. Okej, tu mamy jeszcze kogoś, mamy tygrysa. Słuchajcie, no pozostało mi około 300 stóp na dotarcie. Okej, zapalił się, to jest dobra wiadomość dla mnie. Może uda mi go się zabić. No bo i też nie. Jeszcze bynajmniej żyje cały czas. Słuchajcie, trochę zboczyłem tutaj ze ścieżki, ale już widzę miejsce, gdzie mogę się wspiąć, także to jest dobra wiadomość. A tym bardziej, że mamy tutaj już wschód słońca. A my tak naprawdę jesteśmy w tym momencie w rejonie zimowym, czyli typowo w rejonie górskim. Także ja już tu pomału się zbliżam do naszego Karasza. Czy też kogoś. Okej, słuchajcie, to jakiś punkt przede mną jest. Ja mam zamiar do niego dotrzeć, ale coś mnie blokuje. Najprawdopodobniej mój lwiątko moje. Słuchajcie, do tego punktu chcę dotrzeć. Okej, ale też muszę się pośpieszyć, by tam dotrzeć. To jest misja ratunkowa dla Winja. Także czas mnie tutaj niezmiernie goni. Może uda nam się zejść i wtedy gdzieś tam uda nam się też wejść. Okej, świetnie. Okej, dobra, jeden z udam pokonany. Okej, drugi z udam pokonany. A tu z... O, kurde, niedobrze. Niestety chyba nie udało mi się tutaj ocalić mojego Winja. No niestety nie. Słuchajcie, no tak czasem bywa w grze, że uda się im zabić naszego człowieka, nim my cokolwiek zdążymy zdziałać. Także najlepiej w takich sytuacjach to jest ogarnąć ten temat z zaskoczenia. Okej, 50 stóp do naszego tutaj wyznaczonego punktu. Mam nadzieję, że będziemy mogli gdzieś tutaj się ogrzać. Aha, rozumiem, świetnie. Przyszedłem tutaj wykonać misję, ale oczywiście na tą chwilę jej nie wykonam, ponieważ misja dopiero jest dostępna w momencie, gdy nauczymy się ujeżdżać mamuty. Tak to wygląda. A kiedy to będzie dostępne? Nic takiego nie widzę. Możliwość teraz poskramiania... tak. Niedźwiedzie, tu mam jeszcze niedźwiedzie. Aha, świetnie. A czy my tutaj gdzieś będziemy mieli możliwość ujeżdżania właśnie mamutów, czy też nie tego, no na tą chwilę nie jestem w stanie. O właśnie, czyli mamy możliwość ujeżdżania mamutów. Mam taką umiejętność zdobyłem, także to jest dobra wiadomość dla mnie, ponieważ mogę się tego zadania tutaj właśnie podjąć, a więc zaczynajmy.
Mama w Udam Shazdar was Sagwarsh. Shazdar war Gwijjar Dawsam. Okej, słuchajcie, mamy do przejścia 96 stóp kolejnych. A jak to tak zimno, tak cały czas tutaj zimno właśnie jest. Najlepiej bym musiał gdzieś się ukryć przed tym ziombem. Słuchajcie, mamuty słyszę. Okej, dobra, świetnie to na razie idzie. O ty gadzie. Nie atakujesz? Świetnie. Teraz słuchajcie, nadal mnie ktoś atakuje i to jest zła wiadomość, ponieważ zaczyna mi brakować tutaj życia. A więc ja tu będę musiał się posłużyć trochę też łukiem. Świetne trafienie. Okej, dostał. I ta strzała powinna być decydująca. Kurde, czemu wy nosicie osłony na głowach? Okej, tylko się wychyl kawałek. Chodź, coś leci w moją stronę. O, liga. Czemu oni takim rzucają, że to jest takie aż trujące? Nie mam badego pojęcia, ale mamy tu jeszcze jednego przeciwnika. I mam zamiar ciebie rozwalić, ponieważ nie mam zamiaru tobie tego tutaj odpuścić. Dobra, słuchajcie, ja się trochę mogę ugrzać. Jest okazja. Ale jest też okazja do pozbierania swoich strzał, które tutaj wystrzeliłem w przeciwników. Myślę, że możemy wejść do tego mamuta. Myślę, że nam nic nie zrobi. Słuchajcie, przed chwilą, jak sami widzieliście, no próbowałem, że tak powiem, wykonać to zadanie, ale jako, że jest tutaj bardzo zimno, no i musimy się chronić przede wszystkim od zimna, jakie tutaj występuje, no i też musimy tutaj w tym momencie rozwalać te kościane drzewa. Udam. A tu mieliśmy ognisko, dobra, czyli teraz już wiem, gdzie mamy takie ognisko, żeby się teraz ugrzać, a więc my z niego na pewno skorzystamy. Okej, nawet nic nie próbujcie. Okej, gonimy go. Świetny atak. Okej, kolejny udam. Pięknie, no ten mamut robi naprawdę tutaj niezłą robotę. Tak, mamut. Chyba słuchajcie, musimy teraz się skupić trochę na naszym zadaniu, ponieważ tak naprawdę dużo nam już tutaj nie zostało. Dobra, słuchajcie, no musimy... O właśnie, dalej rozwalać. Bo na tym polega tutaj właśnie nasze zadanie. Słuchajcie, muszę się lekko uleczyć. Przede wszystkim muszę znaleźć jakieś ciepłe miejsce, gdzie się właśnie w tym momencie mogę ugrzać. Dobra, mam nadzieję, że to pomoże.
na C schodzimy. Wszystko po to, żeby się tylko tutaj ugrzać. Tylko mam cię nie odkryć mi zbyt daleko, ponieważ ja już się ugrzałem, także myślę, że mogę dalej na ciebie wsiąść i dalej za pomocą twojego ciężaru ciała rozwalać to, co tutaj się dzieje. Okej, okay, jedź. Także jedziemy dalej. Czyli już tak niewiele nam zostało do zniszczenia. Musimy tylko znaleźć te wszystkie punkty, jakie jeszcze nam zostały. Okej, okay, wycofmy się. Piękne trafienie. Okej, świetnie, dobra, słuchajcie. Okej, widzę chyba ostatnią z tych dwóch drzew. Nawet i trzy. Podjedź mamutem do stada, czyli musimy naszego mańka odprowadzić teraz do stada, który jest naprawdę bardzo blisko. Okej, jest i stado właśnie mamutów. Czyli musimy zejść z mamuta i go odstawić do rodziny. Mam nadzieję, że mnie nie będziesz atakował. Czyli zgnieść udam mamy w tym momencie zakończone. No dobra, słuchajcie, skoro jest możliwość tutaj rozpalenia sobie ogniska, więc ja sobie takie ognisko w tym momencie tutaj rozpalę się, co nieco ugrzeję. I cóż jeszcze tutaj mogę wam powiedzieć, jeśli chodzi o tę tutaj rozgrywkę. No udało nam tutaj się tego mamuta przede wszystkim uratować, jak to zgnieść uda. A ja w tym momencie wchodzę tutaj w profil wytwarzanie i zobaczymy, co my tutaj możemy w tym momencie wytworzyć. Zimowa odzież, no na pewno nam się przyda, ponieważ no jest bardzo tutaj zimno. Cóż jeszcze my tu możemy sobie powytwarzać? No przede wszystkim na razie tutaj nic, ale mamy za to nowe możliwości, nowych umiejętności. A więc ja tutaj się pomału rozwijam cały czas swoją postacią. Nie wiem, kiedy zapadnie noc, ciężko mi jest to w tym momencie stwierdzić. Ale póki co myślę, że ja mogę tutaj właśnie wrócić do naszej wioski. Ale zanim jednak to zrobię, ja muszę sobie jakiś tutaj, tak powiem, jakiś punkt odblokować, dzięki któremu będę miał takie powrotne odniesienie, szybkie powrotne odniesienie do tego właśnie miejsca tutaj na mapie. Ja w tym momencie mam trochę zimowej odzieży, także dzięki takiej odzieży no to ciepło trochę dużo wolniej ucieka. Nie muszę rozwiedzieć mnie atakować. No nie, całe szczęście. A my gdzie musimy się udać? No musimy się udać do kawał drogi stąd. A przede wszystkim w pierwszej kolejności musimy stąd zejść. A więc ja w tym momencie schodzę na dół. Okej, chyba jestem jeszcze całkiem na dole, tak mi się wydaje. O kuźwa, no jeszcze nie, jeszcze trochę zostało. No ale słuchajcie, mamy tutaj miejsce, gdzie musimy pomóc Winja, także ja teraz się postaram nasze Winja pomóc. Pięknie, o to właśnie chodziło. Czyli tutaj był szybki atak, praktycznie nawet nie bolesny. A Winja został w tym momencie uratowany. Dobra, słuchajcie, więc idziemy dalej. Populacja znowu wzrosła tu na mało jednego człowieka. Co to za ptaki, nie wiem, ale przypuszczam, że kiedyś w przyszłości będą nam potrzebne. Będą nam potrzebne do dalszej
te właśnie gry. A więc wchodzimy wyżej, czyli jesteśmy coraz bliżej. Możemy się spodziewać prawdopodobnie tutaj wojowników Udam. Z tym, że ja tutaj już jestem na miejscu, a tego miejsca jak nie było, tak nie ma. Czyli przypuszczam, że to znajduje się gdzieś, o właśnie tutaj w jaskiniach, które być może pode mną gdzieś tutaj są. A więc muszę zejść i przede wszystkim poszukać tego miejsca. A wszystko wskazuje, że nic tutaj takiego nie ma. Ciekawe rozwiązanie. Okej, słyszę jakiegoś dziś ptaka. A ja w tym momencie też poszukuję tutaj cały czas piór. O kurde, trochę strzał wystrzeliłem na was, ale udało mi się was tak czy tak tutaj zabić. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze raz spróbuję wejść na górę, ponieważ no to dla mnie jest trochę dziwne, ponieważ skoro tu jest jakieś takie miejsce, które możemy właśnie odblokować się, mimo to, że nic tutaj tak naprawdę w tym momencie nie ma, no to jest dla mnie bardzo dziwne. Tu jest multum takich miejsc, no niestety, jak wspominałem, to jest praktycznie niedostępne, czyli to wszystko wskazuje, że gdzieś tutaj jest jakieś wejście do jaskini, a gdzie to wejście, no, tego nie jestem w stanie na tą chwilę powiedzieć, no bo chyba zaraz zginę. Bo udało się przeżyć. Słuchajcie, znalazłem jakieś miejsce. Zostało coś tutaj przeze mnie w tym momencie odkryte. Także przypuszczam, że za chwilę coś tutaj się może wydarzyć. Jeszcze się dokładnie rozejrzę. Póki co na razie nic tutaj nie widzę, oprócz w tym momencie gliny, która będzie mi przydatna. Dobrze by było, jakby tak jakieś tu wejście do tych jaskiń było. O właśnie. Jest miejsce, gdzie mogę się w tym momencie ugrzać, więc z niego skorzystam. Mamy też Blask Oros. Myślę, że możemy teraz swobodnie sobie wejść do tej jaskini, która jest naprawdę bardzo ciemna. I przypuszczam, że znajdziemy tutaj sporą liczbę udam. Oni tak jak już byli gotowi tutaj na to, że ja idę. Okej, piękne trafienie w głowę. Tych udam tu może być większa ilość. Okej, ten róg by musiał tutaj zdobyć. Wiesz go. Świetnie, dobra, słuchajcie. Wiedzą, że już tu jestem, także to dobrze nie wróży. Także tutaj nic innego nie mogę zrobić, jak w tym momencie z nimi walczyć wręcz. A wsparcie no niestety w tym momencie tutaj przybyło. Musimy się trochę uleczyć. Ale to trochę więcej niż trochę. Dobra, wycofujemy się. Wszystko wskazuje, że mój tygrys tu jeszcze jest ranny. A ja tak naprawdę tutaj się puściłem z siekierą
na słońce, czy to jest motyką na słońce. Okej, świetnie, dzięki tej maczudze no mogę naprawdę zrobić tutaj niesamowitą robotę. I po co ci to było? Słuchajcie, ja ten róg nie wiem, czy mogę go podnieść. Żeby nam chyba został nawet zniszczony. No kurde, no nie wiem, nie jestem pewien do końca. Ale jeszcze obóz nie został przeze mnie zdobyty, ponieważ tu jeszcze wielu udam jest przy życiu. Okej, świetnie. No dobrze, czyli udało nam się tutaj zdobyć tą jaskinię, jak i też udało nam się zwiększyć tutaj właśnie populację naszych wojowników do 62, czyli to jest dobra wiadomość. Czyli tutaj Winja w tym momencie przyjmują tą jaskinię. To jest dobra wiadomość. Zła jest taka wiadomość, że kurde straciłem bardzo dużo tutaj cennych strzał, jak i też trochę życia. Ale ja mam zamiar wasze ciała chociaż przeszukiwać. Być może znajdziemy coś tutaj przydatnego. Powiem tak, jeśli miałbym tutaj z nimi walczyć z samym łukiem, byłoby bardzo ciężko. Taka prawda jest, że ta maczuga tutaj zrobiła no niesamowitą robotę, zabijając ich praktycznie za pomocą jednego uderzenia, co też jest naprawdę nie lada wyczynem. No cóż, jeśli chodzi tutaj o ten dzisiejszy odcinek, to myślę, że to będzie na dzień dzisiejszy koniec. A ja tak czy tak nagrywam dalej i lecę z tutaj misjami dalej, ponieważ na tym tutaj polega cała nasza rozgrywka. Mięsa jeszcze pozbieramy.